Włącz i zostań z nami. Marek Jurek, były marszałek Sejmu, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, jest dzisiaj gościem Radia Rodzina. Dzień dobry, szczęść Boże, witam pana. Szczęść Boże, witam serdecznie. Moralne tornado o wpływie nauki na budowanie rodziny. Taki tytuł nosił wczorajszy panel dyskusyjny w ramach Dni Społecznych, które odbywały się we Wrocławiu. Jakie wrażenia po tej debacie? No przede wszystkim same dni są bardzo udane w świetnym miejscu, dlatego że w tych krużgankach w Muzeum Architektury. Świetna oprawa, bardzo dobrze przygotowane. Ja myślę, że na takich imprezach tak naprawdę powstaje katolicka opinia publiczna, dlatego że ludzie mogą spotkać, porozmawiać i to nie tylko posłuchać przez 5 czy 10 minut, bo tyle wypowiadają się w telewizji ci ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, ale po prostu porozmawiać z ludźmi, których znają i porozmawiać o rzeczach ważnych. Myśmy wczoraj rozmawiali o rodzinie, o sprawach in vitro, o prawach rodziny. To była bardzo, bardzo udana, bardzo, bardzo ważna rozmowa i bardzo ciekawa. Tegoroczne Dni Społeczne mają takie hasło troszeczkę kryzys. To niektórych martwiło, ale niektórych wręcz mobilizowało właśnie do otwartej debaty. Jeżeli chodzi o rodzinę, czy z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciach? Takie były też tematy, które poruszano w ramach właśnie tego bloku o rodzinie. Jak pan myśli? Nie, to jest takie właśnie antyrodzinne przysłowie, natomiast rzeczywiście kryzys rodziny jest i polega na tym, że obok tej Polski, która żyje i się rozwija, dlatego że ja z reguły w swoim otoczeniu spotykam ludzi, którzy mają więcej dzieci niż rodzeństwa, których rodziny są liczniejsze od tych rodzin, w których się wychowali. I jest taki obszerny obszar, duży obszar społeczny, gdzie naprawdę widać, że Polska rośnie, ale obok tego jest ten ogromna przestrzeń społeczna, w której widzimy kryzys rodziny, w której małżeństwa się opóźnia, często się ich nie zawiera, związki nieformalne zastępują małżeństwa, w którym rodziny nie są szczególnie otwarte na rodzicielstwo. Jedno dziecko i to wystarczy, dramatyzowania, już w ogóle rodzina z trójką dzieci. I to jest sytuacja bardzo poważnego zagrożenia. Ta sytuacja, w której na 10 młodych Polek i 10 młodych Polaków przypada tylko na tych 20 młodych ludzi w wieku rodzicielskim przypada tylko 12 dzieci. To jest sytuacja naprawdę dramatyczna, która się może fatalnie odbić na wszystkich poziomach naszego życia narodowego, od systemu emerytalnego, dlatego że emerytury zawsze opierają się na solidarności pokoleń. Jak nie ma tego młodego, jeżeli nie przekażemy życia temu młodemu pokoleniu pracującemu, to na naszą starość nie będzie miał kto podtrzymywać systemu emerytalnego, z którego korzystamy. Po pozycję Polski w świecie w ogóle, dlatego że narody słabe, małoludne się nie liczą. Chciałbym jeszcze pozostać przy temacie debaty. Dzisiaj tej debaty wydaje mi się brakuje, jeżeli chodzi o rząd, o władzę. Brakuje jej także na uniwersytetach, co jest chyba przerażające, bo zawsze to były takie miejsca, w których debata i dyskusja były jak najbardziej otwarte. Dziś możemy już mówić nawet o propagowaniu na polskich uniwersytetach, w polskim szkolnictwie, tej konkretnej ideologii gender. Ostatnio dużo takich przypadków. No niestety, no ale to jest, ta ideologia już wchodzi do polityki państwa po prostu, dlatego że jeżeli słyszymy jeżeli Ministerstwo Zdrowia organizuje konferencję wokół zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, które mówią, że należy seksualizować wychowanie już nie tylko dzieci, ale przedszkolaków po prostu. No to jest sytuacja jakaś obłędna. Jeżeli my słyszymy zalecenia, że w wieku 12 lat dzieci powinny komunikować swoje potrzeby seksualne i proponować przyjemny seks. No to jest jakiś obłęd. Ludzie, którzy to propagują faktycznie pedofilię. Dlatego, że jeżeli przyjmiemy założenie, że dziecko w tym wieku może być podmiotem i przedmiotem zainteresowań seksualnych, no to najpierw się zacznie od mówienia, że to jest tylko, że to tylko dotyczy rówieśników, a tak naprawdę to jest legitymowanie po prostu pedofilii. Ludzie, którzy to robią, powinni się nad tym zastanowić, a w każdym razie jest pewne, że ludzie, którzy robią takie rzeczy, nie mają żadnych kompetencji
moralnych, intelektualnych do sprawowania władzy publicznej. Gdy mówimy o debacie, o wolności słowa, taką przestrzenią, gdzie chcemy, aby ta wolność słowa była, jest także internet, media. 13 maja odbyła się właśnie dyskusja na temat wolności słowa. Tam pojawiły się także pytanie, jak obiektywnie stwierdzić na przykład obrazę czyichś uczuć religijnych. Z tym ostatnio także mamy coraz bardziej do czynienia. Andrzej Grajewski, redaktor naczelny Gościa Niedzielnego, spytał, czy potrzebny jest taki program, właściwie zaapelował o program ochrony katolików przed nienawiścią w internecie, bo nie możemy temu zaprzeczyć, katolicy są coraz bardziej atakowani. W internecie w ogóle jest dużo jakiejś ponurej złości, anonimowość tej złości sprzyja. Myślę, że powinniśmy bardzo zachęcać internautów do działań nieanonimowych po prostu, no bo to nie jest zdrowe, takie wykrzykiwanie przez ścianę do kogoś, czy pisanie w ubikacji na murze, do tego się to sprowadza. Natomiast internet to jest świetna przestrzeń tak w ogóle. Natomiast to, o czym pani mówiła, nienawiść antykatolicka, no niestety to widzimy na każdym kroku i wcale nie tylko w internecie. To nie jest zjawisko wirtualne, to jest zjawisko w przestrzeni najzupełniej fizycznej i niestety tolerowane przez władze. No, jeżeli były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Marek Siwiec, wybitny, czynny polityk, no teraz jeden z tych trzech w tym tercecie Europy Plus z panem Palikotem i prezydentem Kwaśniewskim. Jeżeli on mówi, że w Polsce kobiety, że w Polsce dochodzi do porzuceń dzieci, bo kobiety są ofiarami barbarzyńskiej mentalności chrześcijańskiej i nie ma na to żadnej reakcji. Ja w tej sprawie apelowałem do aktualnego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, zresztą wrocławskiego posła, o to, żeby pana Protasiewicza, o to, żeby zareagował. Dlatego, że jeżeli my słyszymy, że minister Boni apeluje o walkę z mową nienawiści, mówi o tym, że najdrobniejsze przejawy nietolerancji powinna być natychmiast reakcja wojewody, administracji publicznej, polityków, to ja właśnie apeluję o to do pana posła Protasiewicza, niech pan zareaguje na to, co mówi publicznie pana poprzednik na wykonywanym urzędzie. Apelowałem przed spotkaniem obu panów po wystąpieniu pana Siwca z SLD, no ale inne przejawy. No, słyszeliśmy o profanacji na Jasnej Górze. Teraz słyszymy o ataku fizycznym na księdza na Wawelu. Ktoś powie wariat. Tylko pytanie, dlaczego ci wariaci są tak ukierunkowani w jedną stronę? Dlaczego ci wariaci tak bez przerwy właśnie manifestują? Między innymi dlatego, że narzucono nam ideologię i ta ideologia na przykład jest bardzo widoczna również w działaniach władz, że tak naprawdę, tak jak rodzina jest źródłem opresji, tak samo życie katolickie jest też, nie jest czymś, czemu należy zagwarantować prawa i szacunek, tylko jest źródłem jakiejś opresji. W związku z tym akty nienawiści antykatolickiej są w jakiś sposób usprawiedliwione, ale pora najwyższa, żeby tego typu postawy, działania zostały jasno i publicznie potępione przez władzę, dlatego że no, powtórzę, niestety jest ich bardzo dużo. Bluźniercze wypowiedzi czołowych posłów, pan Ryfiński, pan Rozenek, rzecznik trzeciego klubu w parlamencie, co on mówi o biskupach, pan Ryfiński, organizujący manifestacje w czasie, kiedy premier rozmawia z naszymi biskupami. No to nie są rzeczy, które władze powinny tolerować i udawać, że ich nie ma, dlatego że one tak naprawdę są. Jest na to publiczne przyzwolenie, ale teraz jak my, katolicy, powinniśmy się do tego odnieść? Czy to powinno być na zasadzie walki o swoje, czy powinniśmy niektóre rzeczy przemilczeć? Jak to wyczuć? Nie o swoje, tylko o sprawiedliwość przede wszystkim. O sprawiedliwość dlatego, że walka w obronie ludzi jest zawsze walką w obronie braci, jest obroną cudzego spokoju. Jeżeli my zabieramy głos, to już siłą rzeczy z tego spokoju rezygnujemy, dlatego że sami możemy być przedmiotem krytyki, ataków. No, sama rezygnacja, to już Hannah Arendt kiedyś powiedziała pięknie, że samo wyjście na forum publiczne jest rezygnacją z prywatności, z jakimś poświęceniem. Więc nie o swoje, ale w obronie innych ludzi, w obronie szacunku dla Kościoła, w obronie szacunku dla religii, bo jeżeli nie ma tego szacunku, to tak naprawdę
proces ewangelizacji jest zakłócony, to prawda, wiara nie dociera do ludzi, nie uczymy szacunku i świętości tego, co jest ważne. I dlatego tutaj musi być zdecydowanie reakcja, ale przede wszystkim musi być nasza wewnętrzna niezgoda. To znaczy my musimy z całym spokojem, ale bardzo konsekwentnie, bardzo kategorycznie powiedzieć, że domagamy się od władz jasnego i kategorycznego potępienia nienawiści antykatolickiej. Dlatego, że to jest szczególne zjawisko, które istnieje. To nie jest jakiś jeden z wielu przejawów różnej rozproszonej nietolerancji. To jest niestety zjawisko, które istnieje i które jest akceptowane przez władzę. Ja chcę powiedzieć o jednym. Wielokrotnie apelowałem do ministra Boniego, który został wyznaczony przez premiera Tuska do podejmowania działań przeciwko nietolerancji w życiu publicznym, o reakcję na znieważanie religii, na nienawiść do innych Polaków, na przykład do opozycji, na takie głosy jak pana Palikota do 10 listopada ubiegłego roku, że miejsce opozycji, do liderów prawicowej opozycji, wasze miejsce jest nie w parlamencie, tylko w więzieniu i my was tam zaprowadzimy. Apelowałem o reagowanie do prezydenta też na akty pogardy antynarodowej, pogardy wobec wartości narodowych i niestety odpowiedzią jest głuche milczenie. Ja nawet powiedziałem, że tak jak się mówi o mowie nienawiści, to w wypadku obecnej władzy można mówić o milczeniu pogardy, dlatego że oni nawet nie raczą reagować, oczywiście gdyby jakiś ważny dziennik, jacyś dziennikarze się wypowiadali, to pewnie premier natychmiast by stanął na baczność. Bo nawiasem mówiąc, premier powiedział, że nie będzie klękał przed biskupami ani związkowcami, ale nigdy nie powiedział, że nie będzie klękał przed mediami albo przed instytucjami Unii Europejskiej. Na to się nie zdobył. Więc mówię, tu by natychmiast stanął grzecznie na baczność. Natomiast jeżeli po prostu słyszy się prośby, apele o reakcję władz publicznych, ze strony władz nie ma żadnej reakcji, no to tak naprawdę niszczenie solidarności w życiu społecznym i niszczenie szacunku dla tego, co wszyscy powinniśmy szanować. Zmieńmy troszeczkę temat. Końcem czerwca w Katowicach odbędzie się Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zapowiada tam rozszerzenie obozu patriotycznego. Zaplecze polityczne PiS ma zostać powiększone nowe środowiska. Czy Prawica Rzeczpospolitej będzie jednym z tych środowisk? Czy my mamy porozumienie polityczne z Prawem i Sprawiedliwością? Uważamy, że no, musimy razem pracować nad zmianą władzy w Polsce. Akcja premiera Kaczyńskiego jako lidera opozycji zasługuje ze wszechmiar na wsparcie. No, walczy w bardzo ciężkich warunkach. Natomiast Prawica Rzeczypospolitej, oczywiście udzielając tego wsparcia, jest partią chrześcijańsko-konserwatywną, która pracując razem, startując w wyborach razem, zachowuje swoją samodzielność. Między innymi dlatego, z tych względów, o których mówiliśmy. Dlatego, że zaangażowanie na rzecz praw rodziny, cywilizacji życia, ładu moralnego, budowanie silnej opinii chrześcijańskiej w Polsce wymaga aktywnej, podmiotowej reprezentacji politycznej, nie mówiącej o tych sprawach sporadycznie, nie zastanawiającej się, czy powiedzieć, czy to warto powiedzieć w danej sytuacji politycznej, czy nie, tylko metodycznie pracującej nad tymi najważniejszymi zagadnieniami społecznymi w Polsce, bo na przykład prawa rodziny i przełamanie kryzysu demograficznego, pomoc rodzinie, to jest absolutnie sprawa numer jeden. Oczywiście sprawa zmiany władzy w Polsce jest bardzo ważna i dlatego ja myślę, że opozycja dzisiaj musi być, opozycja prawicowa dzisiaj musi być razem. Lider opozycji powinien być liderem całej opozycji, nie tylko swojej partii i zasługuje z tego powodu na wsparcie, stąd nasze porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością. Ale jednocześnie zmiana władzy jest warunkiem koniecznym, ale nie jedynym. Drugim warunkiem koniecznym zmian w Polsce jest istnienie samodzielnej, aktywnej reprezentacji opinii chrześcijańskiej. Prawica Rzeczypospolitej pracuje, żeby taką reprezentację Polsce dać. Ja przypominam zawsze jedno, że na początku lat 90. my stworzyliśmy podstawowe instytucje, z których korzystamy do tej pory, takie jak no, ten zakres ochrony życia, jaki mamy,
media katolickie decyzjami Krajowej Rady, w której wtedy ministrowie desygnowani przez Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe byli bardzo aktywni. Konkordat, wychowanie szkolne z katechizacją, ale w ogóle z szacunkiem dla kultury chrześcijańskiej. Mogło być naprawdę dużo gorzej. Moglibyśmy być w dużo gorszej sytuacji. I to zrobiło 40 paru posłów Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Także tak naprawdę nie jest rzeczą konieczną, żeby reprezentacja, żeby prawica chrześcijańsko-konserwatywna była pierwszą czy drugą partią w Polsce. Ona powinna być częścią większości. My pracujemy na tym, żeby ta większość wygrała. Natomiast ważne jest to, żeby miała reprezentację samodzielną, no i to jest przedmiotem pracy Prawicy Rzeczypospolitej. Walka o rodzinę, o tą rodzinę w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Powróćmy jeszcze, mówiliśmy o in vitro i o tym, że podczas dni społecznych także na ten temat było. To temat ostatnio gorący, choć myślę, że in vitro pokazywane jest tylko z jednej strony. Klub PO, wiemy, już nie złoży w najbliższym czasie projektu dotyczącego właśnie in vitro. Wiemy, że Platforma chce za to pracować nad ratyfikacją konwencji bioetycznej Rady Europy i przyjęciem tych dyrektyw Unii Europejskiej. Tutaj nie możemy także zapomnieć, że od lipca ma ruszyć wielki, 3-letni program refundacji zabiegów in vitro. Dlaczego w Polsce mówi się tylko in vitro, a nie mówi się na przykład o naprotechnologii? No, dlatego, że władza tak naprawdę nie chce stać po stronie tych wartości, na których oparte jest życie monogamicznej rodziny, a te wartości to jest właśnie na przykład wierność, małżeństwo. No, władza mówi, że z in vitro będą mogły korzystać również osoby samotne, a przecież dziecko ma prawo mieć matkę i ojca. Jeżeli dochodzi do jakiegoś kryzysu, umiera któryś z rodziców, czy niestety któryś z rodziców porzuca rodzinę, to jest sytuacja dramatyczna, którą traktujemy jako taką sytuację, która wymaga jakiejś szczególnej pomocy państwa, ale jest właśnie tą sytuacją dramatyczną, sytuacją naruszenia porządku, a nie sytuacją alternatywnego porządku, jakiejś propozycji. Władza nie chce stać po stronie tych wartości, na których jest oparte życie rodzinne, traktuje jedynie jako jedną z propozycji, a więc tak naprawdę je podważa, relatywizuje. I stąd mamy taką sytuację. Natomiast powiedzieć trzeba o jednym, no, że wczoraj triumfalnie minister Arłukowicz ogłasza finansowanie laboratoriów in vitro, no bo te pieniądze przepłyną do laboratoriów in vitro, a tymczasem w Sejmie od grudnia leży projekt rezolucji wzywający wszystkie władze publiczne do obrony życia dzieci poczętych in vitro, dlatego że wiele z tych dzieci po prostu wędruje do zamrażarek. O nich się nie mówi. Wiele jest w ogóle usuwanych. Mówi się, że jest próżnia prawna, która na to pozwala. Nie ma żadnej próżni. W 2006 roku, 21 lipca 2006 roku Sejm przyjął uchwałę ogromną większością głosów, w której stwierdził, że niszczenie życia dziecka w fazie embrionalnej jest drastycznym aktem naruszenia praw człowieka, sprzecznym z artykułem 39 polskiej konstytucji i wyraźnie sprzecznym z polskim prawem, szczególnie z artykułem 157a kodeksu karnego. Wtedy za tym stanowiskiem głosowało ponad 80% posłów i ta rezolucja, która w Sejmie, ten projekt, który leży od grudnia, przypomina tamte stanowisko i domaga się, żeby minister zdrowia, minister sprawiedliwości, rzecznik praw dziecka, rzecznik praw obywatelskich podjęli działania, żeby te laboratoria in vitro przestrzegały prawa. Bo z faktu, że istnieją zwolennicy in vitro, nie wynika, że przestaje działać prawo chroniące życie dziecka poczętego, a to nie jest tylko życie dziecka poczętego w łonie matki, to jest życie każdego dziecka poczętego, również tego, które ma trafić do łona matki. Teraz to jest ciekawe, że pani marszałek Kopacz, mimo że po 3 miesiącach od zgłoszenia tego projektu rezolucji wspólnie z posłem Janem Dziedziczakiem w Narodowy Dzień Życia 24 marca apelowaliśmy do pani marszałek o przeprowadzenie, no, o rozpatrzenie tego projektu rezolucji, znowu od 24 marca apel po 3 miesiącach
od złożenia tego projektu rezolucji. Od 24 marca znowu wiele tygodni, długo kolejne dwa miesiące i ta rezolucja nie może być rozpatrzona, po prostu jest zablokowana. Także minister Arłukowicz nie ma żadnej próżni prawnej, jest po prostu kompletna próżnia odpowiedzialności po stronie polityków i blokowanie opinii broniącej szacunku dla życia, również szacunku dla życia dzieci poczętych in vitro, bo te dzieci już zostały poczęte. I czym innym jest dyskusja o tym, czy ta procedura w ogóle jest procedurą moralnie akceptowalną, ale te dzieci zostały poczęte i mają prawo do życia. Nikt nie ma prawa ich niszczyć i co więcej, mają prawo do obrony ze strony instytucji publicznych, a marszałek Kopacz blokuje debatę na ten temat. Marek Jurek, były marszałek Sejmu, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, był dzisiaj gościem Radia Rodzina. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Dziękuję bardzo, dobrego dnia wszystkim życzę. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.